pieczęć papieska odnaleziona została w Brzeziu koło Opatowa. Jest to niezwykle rzadka bulla antypapieża Jana XXIII. Znaleziska dokonał Dawid Stec ze Stowarzyszenia Poszukiwaczy Śladów Historii Sakwa. Teraz historycy spróbują ustalić, z jakiego dokumentu pochodzi. Ta papieska bulla liczy 500 lat. Prawdopodobnie dołączona była do papieskiego dokumentu dla jednego z kościołów Opatowa lub Sandomierza. Tu mamy tutaj głowę świętego Piotra. Z tej strony tutaj mamy nacisk, skrót SP, czyli Sanctus Petrus. Taką bullą pieczętował swoje dokumenty Jan XXIII, uznany w XV wieku w czasach rozłamu kościoła za antypapieża. Doktor Marek Florek, archeolog z Sandomierskiej Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków, wiąże ją z osobą kanonika opatowskiego Rafała z Brzezia. Kiedy on przestał być uznawany oficjalnie za papieża, tenże Rafał z Brzezia chciał zniszczyć właśnie dokumenty, które uważał za sporządzone czy wydane przez osobę, która nie powinna nosić tego miana. I stąd ta bulla w Brzeziu. Zdaniem ekspertów jest to jedyna pieczęć Jana XXIII w tym regionie. Bulla jest ołowiana. Generalnie bulle były to papieskie, które były wykwaszane albo w ołowiu, no o wiele rzadziej, a mogły być robione w złocie. Odnaleziona bulla świadczy o tym, że ówczesny papież przekazał swoje rozporządzenia również dla świątyni z tego regionu, twierdzi dr Tomisław Giergiel, historyk mediewista. Pieczęć przede wszystkim, w każdym dokumencie, przede wszystkim uwierzytelnia dokument i zachowanie takiej bulli pieczęci ołowianej mówi o tym, że na tym terenie funkcjonował dokument papieski. W zbiorach Sandomierskiego Muzeum Okręgowego znajduje się jeszcze jeden taki rarytas. Tłok pieczętny żyjącego w XIII wieku sądeckiego rycerza Getka. Pieczęć jest bardzo cennym eksponatem, ponieważ pieczęcie rycerskie były niszczone wraz ze śmiercią ich właściciela. Średniowiecznymi pieczęciami może poszczycić się też miasto Sandomierz. Tłoki pieczętne odtworzone zostały z zachodzkich dokumentach. Pieczęć Króla Polski miasta Sandomierza. Tą pieczęcią był sygnowany pokój toruński. Odnalezienie papieskiej bulli to teraz wyzwanie dla historyków, którzy będą starali się ustalić, z jakiego dokumentu pochodzi pieczęć. Po konserwacji trafi do jednego z sandomierskich muzeów.